Miłość w życiu jest najważniejsza. A gdy Julia poczuła ją do dziewczyny, postanowiła powiedzieć o tym rodzicom. Bałam się bardzo powiedzieć o tym rodzicom, ponieważ co niedzielę chodziliśmy do kościoła. W tamtych czasach, w czasach gimnazjalnych, należałam do Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, gdzie, jak wiadomo, no, w chrześcijaństwie związek z osobą tej samej płci jest grzechem, więc byłam rozdarta. Tym bardziej, że pochodzi z małej miejscowości na północy Wielkopolski i reakcje na jej wyznanie były różne. Jakaś tam klientka pytała moją ciocię w kwiaciarni, czy Julka jest lesbijką. Julia wyjechała do Poznania. Może tam normalnie żyć wraz z partnerką? Tej akceptacji w swoim miasteczku by nie miała. Do działaczy na rzecz osób LGBTQ+ trafia co roku wiele spraw dotyczących nietolerancji. To też historia z północy Wielkopolski. Chłopiec zamknięty w ciele dziewczynki w wieku 7-8 lat był szykanowany przez panią dyrektor, która wyzywała go od szatanów, która negowała jego orientację, proboszcza, który atakował z ambony, wyklinał, chciał przeprowadzać egzorcyzmy. Ten brak tolerancji młodych, nieheteronormatywnych ludzi często popycha w kierunku samobójstwa, a przecież... Każdy ma prawo swojego życia i wyboru. Uważam, że każdy niech żyje swoim życiem i nie cenzuruje innych. Są, żyją, ruszają się, pracują, kochają się. Starałabym się go wyleczyć, a gdyby już się okazało, że tego nie można, to bym się starała, żeby sobie po prostu poszukał takie towarzystwo, gdzie dobrze by się czuł. Żeby go nie prześladowali. Osoby LGBT, ja myślę, że niech se robią co chcą, są ludźmi, wszystko jest dla ludzi. Orientacja seksualna nie jest wyborem, nie jest czymś, co można wyleczyć, jest naturalna, przypominają specjaliści, i dlatego zasługuje nawet nie na tolerancję, tylko po prostu na akceptację.